Mówiąc o łasce, myślę, że trzeba powiedzieć o Duchu Świętym, bo On jest duchem łaski. I wszędzie, gdzie rozlewa się łaska, miejcie pewność, że działa Duch Święty. Bo Duch Święty, kiedy przychodzi, przynosi ze sobą pokój, przynosi ze sobą radość, przynosi ze sobą miłość. To jest list do Galatów, 5 rozdział, gdzie są opisane owoce ducha. Czyli człowiek, który żyje w Duchu Świętym i w łasce, będzie miał takie owoce w swoim życiu. Będzie miał miłość, radość, pokój, cierpliwość, opanowanie i tak dalej. Więc tam, gdzie rozlewa się łaska, tam jest Boży Duch. I bardzo ciekawą rzeczą jest, to jest bardzo ciekawe i warto na to zwrócić uwagę, że w święto Szawuot, nie wiem, czy znacie to święto żydowskie, to jest święto nadania prawa mojżeszowego, czyli przykazań, czyli życia w prawie. To jest święto prawa. Duch Święty przychodzi w święto Szawuot i zstępuje na apostołów. Wybrał sobie akurat Bóg ten dzień, żeby pokazać człowiekowi, że już nie prawo przykazań, ale prawo ducha ma znaczenie. Duch Święty chciał pokazać przez przyjście, jak czytamy o zielonych świętach, czytamy właśnie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wszyscy to na bierzmowaniu słyszeliście u siebie, zawsze mamy w maju święto zesłania Ducha Świętego, wtedy jest czytany fragment z Dziejów z 2 rozdziału, kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, byli zebrani wszyscy razem na tym samym miejscu, nagle dał się z nieba słyszeć szum, jakby wicher gwałtowny, czytamy, i nagle Duch Święty zstąpił i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić obcymi językami, tak jakim Duch pozwalał mówić. Pamiętam ten fragment, bo nam ksiądz na bierzmowaniu powiedział, macie go przeczytać 300 razy. I wszyscy się śmieli, a ja przeczytałem. I kiedy Duch Święty zstępuje, przynosi prawo wolności. Bóg chce dać jasny komunikat, który trzeba tak przeczytać. I mówiąc o Duchu Świętym, mamy taką serię też na YouTubie Bóg Nieznany, którą niedawno zaczęliśmy z moim znajomym księdzem. Kiedy czytałem różne opinie, czy takie właśnie zapiski świętych i takich też ojców w pustyni na temat Ducha Świętego, natknąłem się na fragment z nauczania biskupa, nie natknąłem się na jego fragment, relikwii nie znalazłem. Fragment nauczania biskupa Ignacego z Lataki na temat Ducha Świętego i on napisał takich parę ciekawych zdań, które chciałbym wam przytoczyć. Jakie jest życie bez Ducha Świętego i jakie jest życie z Duchem Świętym? Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Chrystus pozostaje w przeszłości. Ewangelia jest martwą literą. Kościół zwykłą organizacją. Autorytet dominacją. Misja propagandą. Kult jest zaklęciem. Postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolników. Tak jest bez Ducha Świętego. Ale z Duchem Świętym cały kosmos zostaje podniesiony, jęczy rodząc Królestwo Boże. Człowiek walczy przeciwko cielesności. Chrystus jest obecny. Ewangelia jest znakiem trynitarnej jedności. Autorytet jest wyzwalającą służbą. Misja pięćdziesiątnicą, liturgia pamiątką i antycypacją, ludzkie postępowanie zostaje przebóstwione. Życie bez ducha i życie w duchu. Życie bez ducha o własnych siłach, które rodzi jedynie smutek, cierpienie, trud, niezrozumienie, dystans. I życie w Duchu Świętym, które rodzi radość, pokój, miłość, bliskość, sens, nadzieję, przyszłość, której jest Chrystus jest naszą gwarancją. I dlatego papież Franciszek powiedział kilka lat temu do odnowy charyzmatycznej, że waszą misją odnowy charyzmatycznej na całym świecie jest to, by doprowadzić wszystkich katolików do odnowienia życia w Duchu Świętym. Że to nie jest rzeczywistość tylko dla charyzmatyków, ale dla całego Kościoła.
tylko dla wspólnot charyzmatycznych, ale dla całego Kościoła. Bo każdy katolik powinien doświadczyć życia w łasce, a nie tylko życia pod prawem, a niektórzy całe swoje życie żyją w prawie, nie wychodząc na wolność, nie wiedząc, czym jest wolność w Chrystusie, nie wiedząc, czym jest wolność od grzechu, nie wiedząc, czym jest radość i pasja z życia z Bogiem. I z tej niewoli przyszedł wyswobodzić nas Chrystus. I możemy chodzić na Eucharystię całe swoje życie, doświadczać tych niesamowitych, znaczy właśnie patrzeć na te niezwykłe tajemnice i prawdy wiary, ale mieć je gdzieś po prostu w dystansie, odległości od naszego serca, która nie pozwala nam przeżyć tego, co się tak naprawdę dzieje. A to są takie chwile i momenty, kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy przychodzi łaska. Nagle zaczynasz rozumieć Eucharystię. Nagle zaczynasz kochać czas spędzany na modlitwie. Nagle zaczynasz doświadczać bliskości Boga. I to wszystko zaczyna się dziać. I wszystko zaczyna żyć. I świat się staje piękniejszy. I myślisz, czemu całe życie byłem poza tym. I Pan chce dzisiaj naprawdę działać w naszym życiu, działać w naszym sercu. Właśnie tak, żebyśmy mogli żyć w wolności, żyć nie jako niewolnicy, nie jako sługi jedynie, ale byśmy mogli żyć jako przyjaciele Boga. Byśmy mogli żyć jako ci, którzy Boga znają, którzy mają z Nim relacje, którzy wiedzą, że mogą naprawdę podejść blisko. I wtedy twoje życie się zmienia, zmienia się życie twojej rodziny, zmienia się życie twojej wspólnoty, zmienia się życie Kościoła. I dla mnie, jak patrzę na swoje życie wstecz, łaska, której ja doświadczyłem, rozlała się. Ja dzisiaj jakby też patrzę na wszystkie kraje, w których byłem, na wszystkie miejsca, w których głosiłem, na wielkie spotkania, na drzwi, które się pootwierały i wiem, że to jest niemożliwe po ludzku. I wiem, że to jest jedynie chwała Bogu za to i widzę to, widzę łaskę, która działała, łaskę, która otworzyła drzwi, łaskę, która zaczęła dokonywać cudów, łaskę, która pozwoliła mi przetrwać, kiedy się modliłem lata i nie widziałem, łaskę, która pozwoliła mi nie zrezygnować z Boga, kiedy tyle grzeszyłem już po nawróceniu i nie umiałem sobie z tym poradzić, że wytrwałem, że nie obraziłem się na Boga, że na siebie się nie obraziłem, że nie zrezygnowałem z drogi, którą podjąłem z Chrystusem. To wszystko jest łaską. I ta łaska dzisiaj, która rozpoczęła się w małych Skierniewicach między Łodzią a Warszawą, dosięga narodów. I to jest łaska, a nie Marcin Zieliński. I ja mam tego świadomość. I zobaczcie, apostołów 11 z 12 zostało zamordowanych za wiarę. A Ewangelia poszła dalej. Pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest masowe mordowanie chrześcijan. Nikt nie był w stanie zamordować i ubić Ewangelii. Bo łaska idzie dalej. Łaska poszła tak daleko, że nawet Tertulian w pierwszych wiekach chrześcijaństwa pisał, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Ludzie próbują nas zabić, a my rośniemy w siłę. Bo nasze życie jest to życie tymczasowe. Jesteśmy obywatelami nieba i nikt nie będzie w stanie zagłuszyć Ewangelii, aż Chrystus powróci i pokaże wszystkim, kim jest naprawdę. I jedni Go zobaczą i powiedzą, czekaliśmy na Ciebie, a drudzy z przerażenia będą czekali na sąd. I dlatego Pan nam daje czas łaski, byśmy doświadczyli Jego dobroci, byśmy głosili tam, gdzie idziemy, Jego dobroć, żeby ta dobroć przyciągała ludzi do nawrócenia, nie groźby prawa, nie groźby, że jak się nie nawrócisz, pójdziesz do piekła. Nie groźby, że jak teraz nie zmienisz swojego życia w tej chwili, to Bóg ci głowę urwie. Ja uważam, że to nie działa. Ale widzę rzesze ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, doświadczając Jego dobroci. Którym nie muszę mówić, to jest złe, ale mówię, pomódlmy się, zaprośmy Ducha Świętego, doświadczysz Jego obecności i sam zobaczysz, co jest złe w twoim życiu. Bo On ci da przekonanie w sercu. On ci da poznać. On ci da doświadczyć tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I zobaczysz, że to wszystko jest w Słowie. Że o tym mówi Kościół. Amen.